Witajcie, cześć i czołem, ja nazywam się Mariusz Kusze i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jakże ciekawym narzędziu, jakim jest waterbrush, czyli po polsku wodny pędzel. Dla kogo jest to narzędzie? Dla akwarelistów. Niezależnie czy jesteś profesjonalistą, czy jesteś kompletnym amatorem, każdy doceni to narzędzie. Nasze narzędzie składa się z dwóch elementów. Zasobnika z wodą oraz końcówki z pędzelkiem. Woda z zasobnika spływa do pędzla, przez co jest on cały czas wilgotny. Jeżeli potrzebowalibyśmy, żeby był on bardziej mokry, to ściskamy mocno zasobnik, który jest zrobiony z miękkiego plastiku i w ten oto sposób, poprzez ciśnienie, większa ilość wody dopływa do naszego pędzla. Jeżeli natomiast chcielibyśmy mieć tej wody mniej na pędzlu, to musimy go po prostu otrzeć o jakąś ścierkę albo chusteczkę. Jeżeli chwilę dłużej pociągniemy naszym waterbrushem po kartce, to zacznie się nam tworzyć specyficzny gradient. A to dlatego, że woda spływająca z zasobnika do pędzla cały czas wypłukuje znajdujący się na nim pigment. Ten ciekawy efekt może stanowić kolejny atrybut tego jakże ciekawego narzędzia. Pędzel waterbrusha pozwala nam ciągnąć zarówno grube, jak i cienkie linie farbą po kartce. Tak więc nadaje się on zarówno do wypełniania powierzchni, jak i do nanoszenia szczegółów. Dla kogo to może być przydatne narzędzie? Dla każdego, kto posługuje się akwarelami. Niezależnie od tego, czy jesteście profesjonalistą, czy kompletnym amatorem, tego typu narzędzie zawsze znajdzie zastosowanie. Czy takie fajne narzędzie, jakim jest waterbrush, zastąpi wszystkie Wasze pędzle? Raczej nie. Zdecydowanie te droższe pędzle z prawdziwego włosia są po prostu lepsze jakościowo. Tutaj to włosie jest sztuczne, syntetyczne, aczkolwiek w przeciwieństwie do tamtych nie trzeba go maczać w pojemniku z wodą. Waterbrush jest doskonałym wyborem dla tych, którzy uwielbiają tworzyć w plenerze. Bierzecie sobie kasetkę, do której wkładacie akwarele w kostkach lub wyciskacie akwarele z tubek. Następnie zamiast brać standardowo pędzla i dodatkowo pojemnika z wodą, bierzecie po prostu waterbrusha. Nakładacie sobie farbę na pędzel, potem pędzlem farbę na kartkę. W przypadku standardowego pędzla, jeżeli chcecie go oczyścić, to maczacie go w kubku z wodą i prawda potrząsacie. W przypadku waterbrusha, no po prostu ścieracie tą farbę. W związku z tym, że jest tutaj stały dopływ wody do pędzla, to po prostu musicie o tą kartkę zetrzeć z niego pigment farby i wtedy z powrotem macie czystego waterbrusha. Zasobnik z wodą możecie również napełnić tuszem bądź akwarelą w płynie. Jeżeli wybierzecie tusz, no to uważajcie, ponieważ może się okazać tak, że ten tusz będzie nieco za gęsty i zatka Wam dopływ wody, no i po prostu zablokuje się Wam, narzędzie przestanie być zdatne do użycia. To jest mój drugi waterbrush. Z pierwszym stało się właśnie dokładnie coś takiego, że użyłem tuszu i pomimo, że był rozcieńczony wodą, to i tak po jakimś czasie doszło do tego, że się zapchał, no i był już niezdatny do użycia, musiałem kupić nowy. Ale jeżeli mielibyście ochotę mieć kilka takich wodnych pędzli z różnymi barwami do użytku, to jest to, myślę, dosyć ciekawe rozwiązanie, napełnić je czymś innym niż wodą. Jeżeli mieszkacie w takim miejscu, gdzie jest bardzo twarda woda, jest w niej dużo kamienia, to najlepiej przed napełnieniem zbiornika w waterbrushu przefiltrujcie przez jakąś ściereczkę albo chusteczkę, ponieważ no, ten większy kamień może Wam zatykać dopływ wody do pędzla z czasem. No i to było już na tyle w tym odcinku. Cieszę się, że mogłem Cię zapoznać z tym jakże ciekawym narzędziem, jakim jest waterbrush. A poza tym, trzymaj się ciepło, rysuj, maluj, twórz. Cześć!